Moi drodzy, nazywam się Grzegorz Kozłowski i chciałbym w tej serii filmów odpowiedzieć na najczęściej zadawane mi przez Was pytania. I pytaniem numer jeden, które dzisiaj poruszymy, jest to, dlaczego przykładam tak dużą wagę do tego, aby na zajęciach, czy to z mobility, czy z kettlebell, z metodą hardstyle, trenować boso. I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, tak naprawdę trzeba spojrzeć na całe zagadnienie nieco szerzej, wielowątkowo. Po pierwsze, musimy zrozumieć naturę działania samego układu nerwowego, a także spojrzeć na stopę jako narząd ruchu. Po pierwsze, należy sobie zdać sprawę z tego, iż stopa jest tak naprawdę jedyną częścią naszego ciała, która pozostaje w nieustannej relacji z podłożem, dzięki czemu można ją traktować nieco jako taki odbiornik całej masy sygnałów czy bodźców ze świata zewnętrznego. Te bodźce są następnie w odpowiedni sposób interpretowane przez nasz układ nerwowy, co prowadzi do tego, iż jesteśmy w stanie określić, na jakiego rodzaju podłożu się znajdujemy, jak odpowiednio reagować na ten rodzaj podłoża, dostosowując tonus mięśniowy do tego, aby zachować i stabilizację, i równowagę, a także jesteśmy w stanie określić ułożenie naszego ciała w przestrzeni, czyli tak zwaną propriocepcję. I dopiero dysponując tą pełną pulą danych, układ nerwowy w poczuciu takiego bezpieczeństwa jest w stanie uwolnić w pełni potencjał naszego ciała, czy to pod kątem produkcji mocy, czy generacji siły, lub też z punktu widzenia mobilności. Jesteśmy w stanie wykonać wtedy ruch o większych zakresach w obrębie danego stawu. Spójrzmy teraz na stopę z punktu widzenia funkcji, którą pełni jako narząd ruchu. Jeżeli się dobrze przypatrzymy, to zauważymy, iż jest to narząd niezwykle ruchomy. Na jego budowę składa się ponad 30% wszystkich stawów naszego ciała, które są następnie stabilizowane poprzez układ więzadeł, a nie mięśni, co z kolei przekłada się na to, iż stopa lepiej absorbuje czy oddaje energię, więc działa bardziej wydajnie. Natomiast zamknięcie tego narządu w bucie pozbawia go funkcjonowania w sposób właściwy na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, musimy wiedzieć o tym, iż każdy rok noszenia butów o tak zwanym podwyższonym dropie, w przypadkach skrajnych są to szpilki lub jakieś męskie buty wizytowe, natomiast w przypadkach nieco mniej skrajnych możemy tutaj mówić o Adidasach o bardzo wysokim dropie, powoduje skrócenie ścięgna Achillesa od kilku do nawet kilkunastu procent w skali roku. Powoduje to zatracenie możliwości w poprawny sposób wykonania pewnych podstawowych wzorców ruchowych, na przykład przysiadu, które wykonujemy przecież wielokrotnie w ciągu dnia, i ten brak możliwości działania w pełnym zakresie ruchu kompensujemy różnego rodzaju przeprostami czy zgarbieniami w obrębie kręgosłupa. Po drugie, zamknięcie stopy w ciasnym bucie o wąskim nosie powoduje utraty właściwego funkcjonowania palców, które u zdrowo rozwiniętej stopy są rozstawione bardzo szeroko, dając po pierwsze większą powierzchnię kontaktu z otoczeniem, a po drugie lepiej działającymi na zasadzie utrzymania balansu. Niestety wąsko ściśnięte stopy powodują po pierwsze różnego rodzaju deformacje, takie jak powstawanie haluksów czy wrastanie paznokcia, blaszki paznokcia, natomiast uniemożliwiają również w odpowiedni sposób balansowanie całego ciała czy odbieranie bodźców z zewnątrz. Kolejna rzecz, mocno zasznurowany but może powodować kompresję w obrębie stawu skokowego naszej stopy, co przez układ nerwowy będzie następnie odbierane jako sygnał zagrożenia wystąpieniem kontuzji, przez co nie będzie on w pełni pozwalał na generację mocy czy siły zgodnie z naszym potencjałem. I wreszcie stosowanie obuwia o bardzo wysokim stopniu amortyzacji, czyli o bardzo grubej podeszwie, może prowadzić do przede wszystkim zdjęcia ze stopy funkcji amortyzacji oraz stabilizacji. Czyli but w tym momencie przyjmuje część pracy, którą powinna wykonywać nasza stopa. Możemy to porównać nieco do założenia takiego bardzo wygodnego gipsu. Zwróćmy uwagę na to, iż prowadzi to do pewnego rodzaju rozleniwienia i osłabienia stopy,
a także do tego, iż zaczyna ona wolniej reagować na bodźce. I może to prowadzić w dłuższej perspektywie czasu, po pierwsze, do częściej występujących różnego rodzaju kontuzji o naturze mechanicznej, czyli na przykład skręcenia, a także może prowadzić do płaskostopia, które z kolei na zasadzie lawina czy efektu domina będzie powodowało dysfunkcję najpierw stawu skokowego, potem kolanowego, krzyżowo-biodrowego itd., itd. Dlatego, drogie mamy, nie każcie swoim dzieciom co chwilę zakładać kapci. Sami chodźcie boso, tak często jak to możliwe, czy to po domu, czy po pracy, czy w trakcie treningu. Szczególnie zwróćcie uwagę na to, żeby trenować boso na etapie rozgrzewki i schładzania organizmu. Jeżeli trenujecie na przykład dwubój, starajcie się nie zakładać butów ciężarowych, dopóki nie pracujecie przynajmniej z dwukrotnością masy swojego ciała. Dodatkowo zwróćcie uwagę na to, żeby wzmacniać i mobilizować także swoje stopy, nie tylko biodra i nie tylko barki. I na koniec powtórzę za jedno portalem, że im bardziej zaawansowanego sprzętu używamy w naszym treningu, tym ubożsi stajemy się pod kątem prowadzenia ruchu. Tyle na dzisiaj. Znikam.